Stefan Kornhauser Dudą wzięły udział w warsztatach dla dzieci w Centrum Nauki Kopernik. To wspaniałe miejsce, w którym nie tylko można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, ale także zainspirować do obserwacji i eksperymentów, zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Droga Melanie Trump do Białego Domu to gotowy materiał na film. Urodziła się w Słowenii, przez wiele lat była modelką. Pracowała m.in. w Mediolanie, Paryżu i Nowym Jorku. I właśnie podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody w 1998 roku poznała starszego o 24 lata Donalda Trumpa. Jest dopiero drugą w historii gospodynią Białego Domu, urodzoną poza Stanami Zjednoczonymi. Jest celebrytką, jest postacią rozpoznawalną jako żona prezydenta Donalda Trumpa, jako żona biznesmena Donalda Trumpa, ale również jako wzięta fotomodelka. Pojawiała się w wielu kampaniach reklamowych oraz na okładkach najsłynniejszych magazynów. Sylwetka jest super i uroda piękna. Doświadczenie w branży modelingu potrafi wykorzystać także dziś. Jest przykładem wysmakowanego stylu. To jest taki styl, no też trochę dziewczęcy, bo to taki tak troszkę pazurek, ale klasyka przełamana jakimiś nowoczesnymi akcentami, bardzo rozumiem, bardzo ładny. Od momentu, gdy jej mąż czynnie zaangażował się w politykę, potrafiła usunąć się na drugi plan. Od początku mocno wspierała Donalda Trumpa, nawet w najtrudniejszych momentach kampanii prezydenckiej. Donald Trump na razie nie wykazuje żadnych tendencji gwiazdowskich. Ona chyba wprost przeciwnie, stara się stonować ten swój wizerunek, który miała jako modelki z pierwszeństwa gazet. Przez pierwsze miesiące prezydentury Melania Trump mieszkała w Nowym Jorku ze względu na uczącego się tam syna. Dopiero w czerwcu przeprowadziła się do Białego Domu. Rolę pierwszą tejszej damy w takim klasycznym rozumieniu wydaje się, że przyjęła Ivanka Trump, czyli córka prezydenta Donalda Trumpa, która pełni rolę asystentki, doradczyni prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ivanka także przyleciała do Warszawy. O jej roli w Białym Domu świadczy fakt, że to właśnie ona w imieniu prezydenta złożyła kwiaty przed pomnikiem bohaterów getta. Mateusz Nowak, Wiadomości.